środę 21 grudnia na placu obok obeliska w Olszynie odbyła się Wigilia pod chmurką 2022 dla mieszkańców gminy, którą zorganizował Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Olszynie. Chcieliśmy spotkać się w przeddzień Wigilii Świąt Bożego Narodzenia z mieszkańcami gminy Olszyna, spotkać się z osobami samotnymi, które potrzebują też pomocy i wsparcia przy organizacji świąt. Dziewczyny tutaj rozdawały tym ludziom pierożki, barszczyki. Strażacy częstowali herbatką, również pysznym, gorącym barszczykiem. Można oczy nacieszyć też i nabyć sobie przepiękne rękodzieła w wykonaniu pań z Biedrzychowic oraz rękodzielniczek, sprytne babeczki, które na co dzień w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie robią różne cuda ze sznurków, na szydełku, na drutach, przeróżne. Także przepiękny, miły, sympatyczny dzień w nastroju świątecznym. Powitajmy maleńkiego Jezusa z radością, a Maryję, Matkę Jego z godnością, z godnością. Niech mu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Niech mu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Kulinarną częścią wydarzenia jak zwykle zajęli się druhowie z OSP KSRG Olszyna. Na zaproszenie pani dyrektor GOKU, pani Jolanty Napadłek, ugotowaliśmy barszcz oraz herbatę, żeby rozgrzać tutaj atmosferę, która się tutaj znajduje Michał, w Olszynie. I to też w ramach współpracy z GOKiem, w ramach DJ dobrej Night. Współpracy na przyszłe Oni lata będziemy działać razem, też, wspólnie, integrować fajną. Się. Burmistrz Olszyny Leszek Leśko podkreśla, że olszyńskie Wigilie pod chmurką to już element tradycji w gminie. Jestem bardzo zadowolony z tego, że pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Daria Niechwiadowicz wraz ze swoimi pracownikami zorganizowała tutaj Wigilię pod chmurką, że włączyły się panie na czele z panią dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jolantą Napadłek również w organizację tej Wigilii pod chmurką. No i oczywiście ogromne słowa i podziękowania, jak i też gratulacje dla naszych strażaków ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG Olszyna, którzy naprawdę stanęli na wysokości zadania. No i w dalszym ciągu częstują gorącym barszczem, jak i też pierożkami tych wszystkich, którzy tutaj potrafili dotrzeć. Jest to bardzo dobra inicjatywa i bardzo się cieszę, że jesteśmy w stanie sobie w tych trudnych czasach nawzajem pomagać. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, życzę zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. No i oczywiście szczęśliwego Nowego Roku. Ogromne podziękowania dla tych, którzy chcieli, włączyli się i zorganizowali tę Wigilię pod chmurką. Korzystając z okazji, dyrektor Jolanta Napadłek złożyła życzenia świąteczno-noworoczne wszystkim mieszkańcom gminy Olszyna. Chciałabym złożyć Państwu najcieplejsze, najpiękniejsze życzenia Świąt Bożego Narodzenia. Żebyśmy byli wszyscy razem, żebyśmy byli wszyscy w zgodzie, żebyśmy najpiękniej, jak tylko jest możliwe, przeżyli te dni świąteczne. No i przy okazji wszystkiego dobrego w Nowym Roku, aby nie był gorszy niż ten. Wszystkiego dobrego życzę. Szczęścia na Nowy Rok.
Na zakończenie Wigilii pod chmurką 2022 przepiękną piosenkę wigilijną czerwonych gitar pod tytułem Jest taki dzień zaaranżowali biedrzychowiccy Bielanie wraz z uczestnikami wydarzenia. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. See you.